Tinkercad Circuits: Budowanie miernika uczuć. W tym projekcie zmienisz Arduino w miernik uczuć. Użyj czujnika temperatury, aby zmierzyć temperaturę skóry i ją zarejestrować. Chociaż Arduino jest narzędziem cyfrowym, może interpretować sygnały z wejścia analogowego, takiego jak czujnik temperatury, za pomocą wbudowanego konwertera analogowo-cyfrowego w skrócie ADC, do którego dostęp uzyskuje się za pomocą pinów analogowych. Na tym schemacie obwodu widać, że czujnik temperatury jest podłączony do zasilania 5V i masy 0V i analogowego styku A0. Wraz ze wzrostem temperatury pin podłączony do A0 zwiększa napięcie. Widać również, że trzy diody LED są podłączone do własnych pinów cyfrowych. Dowiesz się, jak interpretować zmianę napięcia w A0 i włączać trzy diody LED symulujące wykres słupkowy poziomu temperatury. Do tego projektu potrzebne będą następujące elementy elektryczne. Jeden czujnik temperatury. 3 czerwone diody LED, 3 rezystory 220OMów i oczywiście płytka Arduino Uno oraz płytka stykowa. Czy potrafisz zbudować obwód na podstawie tego schematu? Chociaż przełączniki i przyciski są świetne, świat fizyczny oferuje znacznie więcej niż włączanie i wyłączanie. Mimo, że Arduino jest narzędziem cyfrowym, możliwe jest uzyskiwanie informacji z czujników analogowych w celu pomiaru takich wielkości jak temperatura lub światło. Aby to zrobić, skorzystaj z wbudowanego konwertera analogowo-cyfrowego w skrócie ADC Arduino. Wejścia analogowe A0 do A5 mogą interpretować napięcia między 0 a 5 V i przekształcać to napięcie na wartość między 0 a 1023, gdzie 0 to 0 V, a 1023 to 5 V. Pinów analogowych można używać tylko do odczytu informacji z czujników, a nie do zapisywania informacji na wyjściach. Będziesz używać czujnika temperatury do mierzenia ciepła Twojej skóry. Ten element generuje zmieniające się napięcie w zależności od wykrytej temperatury. Ma trzy piny: jeden, który łączy się z Ziemią, drugi, który łączy się z pięcioma voltami, a trzeci, który przekazuje zmienne napięcie do Twojego Arduino. Możesz myśleć o tym jako o zasilanym elemencie, który wytwarza napięcie zmienne. Znajdź czujnik temperatury w menu Komponenty Podstawowe. W szkicu tego projektu odczytasz napięcie czujnika na styku analogowym A0 i użyjesz go do włączania i wyłączania diody LED wskazujących ciepłotę ciała. Istnieje kilka różnych modeli czujnika temperatury. Ten model TMP36 jest wygodny, ponieważ jego napięcie wyjściowe jest wprost proporcjonalne do temperatury. Wyrażonej w stopniach Celsjusza. Podobnie jak w innych projektach, zacznij od okablowania płytki stykowej, tak aby styki 5V i GND w Arduino były podłączone do szyny napięciowych na płytce stykowej. Następnie dodaj trzy czerwone diody LED. Będą to lampki kontrolne dla projektu. Użyj rezystora 220 ohmów, aby podłączyć katodę każdej diody LED czyli lewą nogę, do szyny uziemiającej, czyli tej czarnej. Możesz zmienić wartość rezystora, podświetlając go i używając menu rozwijanego. Podłącz anody LED, czyli zakrzywione nóżki, do cyfrowych styków 4, 3 i 2 w Arduino. Umieść czujnik temperatury, czyli TMP36, na płycie stykowej w rzędzie E za okrągloną częścią skierowaną w stronę przeciwną do Arduino. Kolejność pinów jest ważna. W symulatorze powinien on być już ustawiony we właściwym kierunku podczas przeciągania go z menu komponenty. Podłącz czujnik temperatury tak, aby lewy pin był podłączony do szyny napięcia 5V, środkowy pin do A0 Arduino. A prawy pin do szyny GND. Obwód gotowy. Teraz trzeba go zaprogramować. Aby nasza gra działała, musimy zaprogramować czujnik temperatury oraz diody. Chcemy, aby dioda LED włączała się, jeśli temperatura ma niską wartość, między 34 a 36 stopniami Celsjusza. Dwie diody włączą się, gdy temperatura będzie między 36 a 40 stopniami Celsjusza. Natomiast trzy diody zaświecą się wtedy, gdy czujnik odnotuje temperaturą powyżej 40 stopni Celsjusza. Przy takich założeniach nasz kod ułożony z bloków może wyglądać tak. Pierwsza linijka mówi nam o tym, że została utworzona zmienna temperatura, która przechowuje wyniki odczytane z czujnika temperatury na styku A0. Następnie mamy trzy pętle warunkowe. Pierwsza pętla informuje o tym, że jeśli temperatura jest wyższa niż 34 stopnie Celsjusza, to styk 4 i wbudowana dioda otrzymują wartość wysoki, a to oznacza, że zaświeci się jedna dioda. Warunek w drugiej pętli oznacza, że jeśli temperatura wzrasta powyżej 36 stopni, to dodatkowo styk 3 i wbudowana dioda otrzymują wartość wysoki, a to oznacza, że zaświeci się druga dioda. Trzecia pętla mówi nam o tym, że jeśli temperatura wzrośnie powyżej 40 stopni, to ma się zaświecić trzecia dioda. Oczywiście to nie jest jedyne rozwiązanie. Po wykonaniu zadania inaczej, podziel się swoim rozwiązaniem z innymi. Na koniec porównaj kod zapisany za pomocą bloków z kodem zapisanym tekstowo. Podsumowując. W tym odcinku utworzyliśmy obwód elektroniczny z czujnikiem temperatury i diodami, które sygnalizują wysokość temperatury. Czujnik temperatury został podłączony do wejścia analogowego, natomiast diody do wyjścia cyfrowego. Za pomocą bloczków utworzyliśmy kod oparty na zmiennej temperatura oraz na pętlach warunkowych.